Zobaczcie, to jest ze mną dzisiaj w odcinku Jack Frost! Zaczęłam go oraz suba na tym kanale, a my przechodzimy do najstraszniejszych historii na całym świecie. Straszne historie. Piękny początek. Tak jest. Bardzo ładnie. O, lecimy. Zaczęliśmy jak zwykle straszne historie na śmieszny sposób. Dokładnie. Nas nigdy to nie przeraża, a tak naprawdę syramy po gacie. Przeraża trochę. Przeraża. Na początku nie. No, się śmiejemy, a potem już nie jest nam do śmiechu w ogóle. Tak. Pierwsza historia będzie bardzo straszna, bo o postaci w masce, czyli to, co się dzieje też u nas, prawdopodobnie na filmach, będzie grubo. Prawdopodobnie. Chyba nie wiesz, co my kręcimy do końca. Ten film sponsorowany jest przez Shakes and Fidgets. I oczywiście klikajcie link w opisie, wbijajcie do gry, rejestrujcie się, wpisujcie kod i widzimy się w grze. Zanim przejdę do samej historii, chciałbym przedstawić wam istotne fakty i coś, co wydarzyło się, gdy miałem około 10 lat. Dorastałem w niewielkiej wiosce Hortlax w północnej części Szwecji. Droga prowadząca ze szkoły do mojego domu była długa. W Szwecji dużo się dzieje strasznych rzeczy ogólnie, bo tam jest zimno, dużo lasów. No ja tam oglądałem... Jezu, kryminały największe, to jest Dania, Szwecja. Tak. I inne tam trzecie, Hochtenstein. Ogólnie Normandia, Skandynawia. W sensie chodzi o Skandynawię. Tak, normalna Skandynawia, mówimy. Najlepsze są kryminały w ogóle. Kryminały, są seriale. Tak. Bardzo fajna rzecz. Więc Szwecja, polecam. Lokalne władze zdecydowały zamontować na niej latarnie, świecące przyciemnionym, niebieskim światłem. Zawsze się denerwowałem i czułem się niepewnie, idąc tą drogą do szkoły i z powrotem. Zarówno dlatego, że nawet z lampami droga była bardzo ciemna. Widzę, co tam jest, co dopiero on musiał widzieć. Czekaj, czy te lampy to są takie, wiesz, solarne, takie... To są te takie, wiesz, oszczędzamy i one tam jak się w ciągu dnia będą świeciły ci 20 godzin, a w nocy, kiedy trzeba, to te 4 zgasną. Tak. Że w nocy, jak jest najciemniej, to się nie świecą, to najsłabiej świecą. Wiesz, o co chodzi. Dokładnie. To dokładnie. Są z dupy kompletnie. Z dupy. U mnie też w tej miejscowości jest coś takiego, że są światła do 22, czy tam 3. A to wyłączają? Tak, wyłączają i całe miasto jest ciemne. To jak chodzisz po mieście? No nie da się, nie soki da się. Soki robią wtedy, całą energię do soków biorą i robią soczki. A ty musisz chodzić w takiej piździe ciemnej. Tragedia, nie? Tragedia. Północ i masz całe miasto jakby wymarło. Północ jest. No, ale fajnie to musi wyglądać w sumie. Musimy iść nakręcić film wtedy. Po tam mieście. Po północy. Nawiedzone miasto. Tak, zajebiste to było. No. Byłem dręczony przez kolegów w szkole, więc dręczyciele mogli czekać w lesie, tuż obok drogi. O! Było jedno takie zdarzenie zimą 1999 roku, które mocno utkwiło mi w pamięci. Nie spałem zbyt dobrze w nocy, a lekcja matematyki mnie dobiła, więc byłem ledwo przytomny, gdy wracałem ze szkoły. Lampy często się wyłączały, co tak naprawdę nie było dziwne, ponieważ ich czujniki były dość słabe i wystarczyło poświecić latarką w ich kierunku, żeby lampy wyłączyły się na kilka minut. Ja... Byłem tak zmęczony, że oczy same mi się zamykały. Przeszedłem z zamkniętymi oczami jakieś 20 metrów, a kiedy je otworzyłem, zauważyłem, że wszystkie lampy zgasły. Zatrzymałem się i zacząłem się denerwować. Musiałem przekonywać samego siebie, żeby iść dalej. Miałem 10 lat i w mojej młodzieńczej arogancji myślałem, że osiągnąłem wiek, w którym powinienem być twardy jak di... Tak idziesz, jak się nie boisz, to tak, nie jest, idziesz tak. To jest wtedy minus 5 do strachu. Tak. Plus 5 do odwagi. Tak. Oczywiście. Światła to już połowa zapalonych jest zaraz. Tak. To lepszy zapalony światła tak pewnie nie szedłeś, jak wiesz. Stary, najlepsze jest teraz się skapnie, że o Jezu, jest ciemno, to nie w tą stronę. I pójdzie w drugą tam, gdzie powinien. Zawsze tak jest, ja wam mówię. Miałem 10 lat i w mojej młodzieńczej arogancji myślałem, że osiągnąłem wiek, w którym powinienem być twardy jak Duke Nukem. Jest to bardzo spokojna wioska, więc ledwo słyszałem cokolwiek poza wiatrem. Na lewo od drogi był bardzo gęsty las i nagle usłyszałem dochodzący z niego bardzo głośny krzyk. Był on bardzo podobny do męskiego krzyku, który można usłyszeć w filmach, gdy ktoś odczuwa ogromny ból. Z prędkością Usaina Bolta pobiegłem tak szybko, jak tylko mogłem w kierunku mojego domu, nie oglądając się za siebie. Teraz przeskakujemy do późnej jesieni 2011 roku. Moi rodzice wyjechali na wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie i poprosili mnie, żebym wprowadził się do ich domu na tydzień i zajął się psem. Myślę o spędzeniu całego tygodnia w moim starym pokoju, słuchając moich starych płyt z Mayhem i jedząc pizzę była zbyt dobra, by mogła być prawdziwa. Codziennie wychodziłem z psem na spacer o północy, bo wtedy nie musiałem go wyprowadzać aż do późnych godzin porannych. Tym razem nie było inaczej, z wyjątkiem tego, że postanowiłem pospacerować trochę dłużej.
Postanowiłem iść wzdłuż Oxelwagen, a następnie podążać inni Markswagen w kierunku Norra Hortlaxwagen. Jakie kółko! No. Małe miasteczko mówił. No, no i tak w małym miasteczku, żeby działy się dziwne rzeczy. W sumie pod latarnią najciemniej. Dokładnie. Standard. Stary, miały miasteczkę. Małe miasteczka, stary, no to jest, wiesz, to są często... Najwięksi psychopaci są chowani tam. Tak, właśnie. Tak. Aż ziewnąłem, bo sobie pomyślałem o tych psychopatach. To nic dla nas. Na dłuższym odcinku Inni Markswagen nie było lamp, więc po wyjściu z Oxelwagen zatrzymałem się. Wypaliłem małe cygaro i powiedziałem mojemu psu, żeby trzymał się blisko mnie. Podczas spaceru wzdłuż drogi cieszyłem się świeżym powietrzem i słuchałem szelestu liści drzew. Obok drogi był dość duży obszar, z którego wycięto wiele drzew. Kiedy doszedłem do tego obszaru, mój pies zatrzymał się i zaczął szczekać w jego kierunku. Spojrzałem tam i wtedy zobaczyłem sylwetkę człowieka. Jedyną widoczną częścią jego ciała były ręce. Powiedziałem dość głośno: co do diabła? A ta postać odwróciła się w moją stronę. Gdyby nie było wtedy tak ciemno, mógłbym przysiąc, że obróciła się tylko głowa i ręce, bo nie widziałem, żeby reszta ciała się poruszyła. Ten ktoś miał na sobie białą maskę z otworami na oczy. Biała maska! Mój pies zaczął skomleć. Postać podniosła prawą rękę i skierowała ją w moją stronę, po czym zaczęła krzyczeć. Brzmiało to dokładnie tak samo jak krzyk, który słyszałem jako dziecko, gdy wracałem ze szkoły do domu, o czym wspomniałem wam wcześniej. Uaktywnił się we mnie instynkt przetrwania i po prostu zacząłem biec. Kiedy przebiegłem jakieś kilkadziesiąt metrów, zatrzymałem się, żeby zobaczyć, czy mój pies nadal jest przy mnie. A następnie spojrzałem w... Smutny, bo biegł się, nie zabrał, bo smyczy zapomniał, pies błagał! I zabrał! To jest mina, zawiodłem się na tobie, biegnijmy dalej! Biednie, ale patrz... Zawiodłeś mnie. Idziemy dalej! Biednie, został bez smyczy. Straszne w sumie. Człowieka weźcie, psa zostawcie. Nie było go już tam. Stał na drodze i patrzył się na mnie, tym razem z opuszczonymi rękoma. Zacząłem znowu biec, aż dotarłem do Norra Hortlaxwagen. Nigdy wcześniej nie byłem tak przerażony. Kiedy się zatrzymałem, płakałem, a całe moje ciało się trzęsło. Następnie poszedłem do domu. Smutne takie, że ścipkowałem. Bo wreszcie, kurwa, próbowałem 10 lat później wyjść na spacer i nadal to samo. I wracasz, nie wyjdzie 10 lat kolejny. Płaczę, nie masakra, zrobić, bo to jest... Ja się zastanawiam, co my byśmy zrobili w takim momencie, dziękuję bardzo, bo zastanawiam się, jak na takim etapie, gdzie te postacie gonimy, nie gonimy one nas, to no. Czy byśmy komuś na***ali, czy byśmy bardziej uciekali? Ja bym uciekał. No pewnie byśmy uciekali, jak cholera jeszcze darli, tak głośno się darli, tak krzyczeli piskiem dosłownie, że to by nas w ogóle przestało gonić. Tak dalej. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, czy jeśli weźmiesz policję, jeśli on by wezwał policję, to... Policja by to... On by zniknął i uważaliby, że jest debilem i w nocy musi No być właśnie, tak. Mi się wydaje, że po prostu by było tak, że daliby mu jeszcze karę za wzywanie tak, policji bezpodstawnie. Tak, no. Albo zadzwonisz na policję i myślą, że jesteś debilem, albo stanie ci się krzywda, albo uciekasz. No w sensie no. Jest kilka opcji, no. Ale najgorsze, że nie możesz zadzwonić na policję wtedy. Dokładnie. Znaczy, wydzwoń się od razu, ale my byśmy nie zadzwonili. Nie, ja bym nie zadzwonił. Nie, byśmy uciekali na przejście. Jak kot mi uciekł stary na balkon i nie mogłem go zdjąć, to nie dzwoniłem, bo się bałem, że... Wiesz, mnie okrzamią, że... No ja bym cię też p***lił za to, za marnowanie czasu, za mojego. Ale załóżmy straż pożarna, mogłaby sobie polecieć już. No tak, mogłaby. Nie no, kot to... Ciężko mi porównać kota do czegokolwiek, jak ty żeś porównał kota i wezwanie policji do kota w momencie, kiedy tam typ stoi z nożem na środku ulicy na ciebie. Przepraszam, no. Mamy dwa wezwania. Jedno trzeba kota ściągnąć z balkonu, a druga opcja to jest uratowanie człowieka od psychopaty. Proszę poczekać, bo ten psychopata to pewnie ile jest metrów od pana? Z 15? To my kota ściągniemy i zaraz przyjedziemy do pana. To jest dokładnie tak, jak sobie wyobraziłem, co ty masakra, mówisz. Masakra. To... Trzymaj to w ogóle. O, chciałem zobaczyć, bo teraz, przepraszam widzowie, to ADHD klasyczne. O. To jest mała folia ochronna przeciwdeszczowa w takiej kulce sprzedawana. Serio? I dlatego jestem bardzo ciekawy, czy to naprawdę działa. Miałem nam na survival dać, ale nie wytrzymam. Po prostu. Co to jest w ogóle? Ale to się zakłada, czy co? Ty zaraz gadżety będziemy odpalać. 10 gadżetów na coś tam. Tak. O co chodzi, stary? No to jest... Ej, ale czemu ona była w tym, w takiej kulce zamknięta? Przecież ta kulka, stary, więcej kosztuje niż to. No właśnie, nie wiem. Ale...
Nie mów, że to jest folia, bo... Nie, nie jest folia! Jest! To jest worek na świecie. Ile to kosztowało? 3 złote, 2? Tak, tak. Więc się opłaca. Ale to uczciwa cena. Za darmo by było uczciwie. Ty, uważam, że to jest bardzo dobry gadżet, jak za jakieś 3 złote, bo więcej ta kulka. Aha, patrz, no. Nie, spoko, jak na deszcz. No patrz. O. Nie, no mogę moknąć, mogę z tą gadać. Ej, wyjdziemy na dwór, będziesz stał normalnie, ja będę w tym stał i zobaczymy, co działa. Kozackie. Jest to gówno, ale jak najbardziej działa. Nie po... No. Nie rwie się aż tak chyba. Stary, właśnie ja to otwierając nie porwałem, a zwykle, no właśnie, a zwykle mi się zdarza takie rzeczy. A wydaje się, jakby miała się porwać, ale się nie rwie. Tylko jest specjalnego spożywa. Ciekawe. Zajebiste. Może to masz drugą myślę. Tak, tak, tak. To, moment, to nie jest współpraca, widzowie. A gdzie miałoby być logo w ogóle tego? Nie no, fajne. Trzeba tutaj pochować parę rzeczy ciekawych. I zobaczymy. Można tu nachować wiele rzeczy. Tak jest, ja już mam jedno, zobaczmy co tu jest. Schowało się, schowało bardzo fajnie. Dobra widzowie, wracamy do reakcji. Końca bussingu rzeczy z Amazona za... Kiedy miałem 6 lat, byłem z tatą na zakupach w pobliskiej galerii handlowej. Spędzałem z nim miło czas, ale w pewnym momencie zauważyłem, że jakiś mężczyzna mnie obserwuje. Był to wysoki, blady mężczyzna, który miał na sobie nieco podarte i brudne ubrania. Wtedy zaczął się przerażająco do mnie uśmiechać, śliniąc się przy tym. Zacząłem zastanawiać się, co jest z nim nie tak. Powiedziałem o tym tacie, a on powiedział, żebym się nie przejmował. Po czym poszliśmy dalej i po jakimś czasie zapomniałem o tym wszystkim. Kilkanaście minut później, gdy staliśmy przy kasie, słyszałem jakieś głosy, jakby ktoś szeptał niedaleko mnie. Odwróciłem się i znów zobaczyłem tego samego mężczyznę, co wcześniej. Znów dziwacznie się uśmiechał i rzucił mi cukierka. Sama, wskakuj, się muszę sprawdzić. Trzymaj. Bardziej? O, trzymaj tu. Tak. Okej. O. Nice! Udało cię? No. Czyli chciałem to pokazać, to gówno kosztuje 3 zł, a dwie osoby się zmieszczą. Na chillku i można stary chodzić wszędzie, gdzie chcesz. Po lesie, nie po lesie. Wreszcie siedzimy na grzyby, tak? Tak, we dwóch. I co? Nie mamy tych rąk w ogóle, no tylko lewą. I musimy się schylać razem, żeby grzyba zebrać, bo inaczej się to rozerwie. Ej, zajebiste to jest. Dawaj, ty w prawo, ja w lewo, zobaczymy, czy się rozerwie. 3, 4, 5. Nie. Ty, patrz, idzie, ale powoli. A! Ty, niezłe jest. I teraz mamy 2. Ej, nice, fajna rzecz. Kupujcie, link macie gdzieś na świecie. Ja nie wiem, bo ja tego nie mam, ja po prostu przypadkowo znalazłem. Ej, ale fajne, dobra, wracamy do historii, przepraszam. Pan Zeta to zamówiłeś? Nie, kupiłem to w 1001 drobiazgów w sklepie specjalnym. No i warto było. No, okej. Znów dziwacznie się uśmiechał i rzucił mi cukierka. O, cukierek? Zwykle nie biorę rzeczy od obcych ludzi, bo tata mi na to nie pozwala. Ale wtedy nie patrzył, więc schowałem go szybko do kieszeni. Nie bierzcie cukierku od nieznajomych! No właśnie, to może być nigdy, nigdy! To nie jest Charlie fabryka czekolady, że ojciec wam zakazuje jedzenia słodyczy, przez co musicie z kominka wyciągać potem pieprze czekoladę, był taki fragment. Więc nie bierzcie cukierków od... Kiedy wróciliśmy do domu, poszedłem do swojego pokoju, usiadłem na krześle i rozpakowałem cukierka. Okazało się, że to nie był cukierek, a w środku opakowania znajdowała się jakaś mała karteczka. Podniosłem ją i przeczytałem. Było tam napisane: ostrożnie. Będąc małym i beztroskim dzieckiem, stwierdziłem, że ten mężczyzna zrobił mi psikusa i nie przejąłem się tym. Parę tygodni później zaczęły się wakacje. Pewnego dnia moja mama wyszła na jakąś imprezę, a tata był w pracy, więc zostałem sam w domu. Cieszyłem się z tego powodu, bo wiedziałem, że mogę robić co tylko chcę. To jest typowy widz, nie? To jest typowy widz. Tak, sobie leży, ogląda sobie. Ogląda coś. Na ścianie, ma telewizor wysoko. Tak, tak, to jesteście wy widzowie. Teraz tak wyglądacie, bo wyglądając to. No pewnie tak, w sensie jesteście przed ekranikiem, tak. Kochamy was oczywiście za to. Nice, najlepsi jesteście widzowie. Tak jest. Bo sami nie dobiłem pół miliona, ja nie mam takiej mocy w ogóle. Tak, dokładnie. Oglądałem YouTube'a i obżerałem się słodyczami aż do godziny 21. Obżerałem się słodyczami. Byłem zmęczony oglądaniem filmów i wtedy usłyszałem jakieś dziwne dźwięki, dobiegające z zewnątrz. Obżerał się słodyczami, oglądał YouTube'a. Pierwsze powiedzieliśmy przypadkowo, że oglądał YouTube'a nas oglądając. Wziął cukierka od nieznajomego, mając całą szufladę słodyczy w swoim domu. Jeżeli was stary nie nauczył obchodzenia się z ludźmi i nie brania cukierków, to chodźcie do szkoły DJ-a. Bo inaczej się nie da tego zrobić, tylko was o***dolić za to, że macie nie żreć cukierków od nieznajomych.
gum do żucia, cukierków, gum rozpuszczalnych, czekolad i innych słodyczy istniejących na świecie plus ciasto. I jedzenie, w ogóle kanapę. Nic nie bierzcie, nic. Napojów, nic. I jeszcze nie wsiadajcie do auta żadnego. Oczywiście, chyba że do waszych rodziców też nie. Mówcie, ja na piechotę jedynie będę z tą matką jechała. Nie ma. I do autobusu też nie szkolnego. Więc jeżeli nigdy czegoś nie powiedzieliśmy, też tego nie róbcie. No. I teraz możecie żyć zgodnie ze sobą. Bardzo dobrze. Widzowie tylko mogą siedzieć w pokoju. Widzowie siedzą leżą na łóżku i czy ja mogę na tej kołdrze leżeć? Czy oni mówili, że ta kołdra może być też nawiedzona? Tak, otruta. Możecie. Mama pije. Znałem się słodyczami aż do godziny 21. Byłem zmęczony oglądaniem filmów i wtedy usłyszałem jakieś dziwne dźwięki dobiegające z zewnątrz. Przestraszyłem się, więc wziąłem telefon i pobiegłem do sypialni moich rodziców. To było najbezpieczniejsze miejsce w moim domu. Szybko zamknąłem drzwi. W pokoju moich rodziców znajdował się monitor, na którym mogłem przeglądać kamery wokół domu. Postanowiłem zobaczyć, co się dzieje, ale wszystkie kamery pokazywały jednolity czerwony kolor. Na żadnym nie było widać obrazu. To było dziwne, więc przewinąłem do tyłu o 5 minut, a to co zobaczyłem, przeraziło mnie. To był ten sam mężczyzna, którego spotkałem kilka tygodni wcześniej w galerii handlowej. Po prostu tam stał i trzymał puszkę farby w sprayu. Po chwili zaczął zamalowywać wszystkie kamery. Schowałem się w szafie rodziców i próbowałem się do nich dodzwonić, ale oboje nie odbierali telefonów. No ale gdzie są? Później zadzwoniłem na policję z myślą, że to jest moja ostatnia deska ratunku. Wyjaśniłem całą sytuację i na szczęście jeden z radiowozów był w pobliżu, więc przyjechali w niecałe 5 minut. Przeszukali dom i w końcu znaleźli chowającego się na strychu mężczyznę. Po aresztowaniu go i przesłuchaniu dowiedzieli się, że tamtego dnia, kiedy dawał mi cukierka, wiedział już, gdzie mieszkam. Najprawdopodobniej chciał ukraść kosztowności z mojego domu. Policja znalazła przy nim sznur, nóż i taśmę. To mogło się nie skończyć tylko na kradzieży. Jestem przekonany, że gdybym go wtedy nie usłyszał, to mogłoby się to dla mnie źle skończyć. Na szczęście udało mi się wyjść bez uszczerbku na zdrowiu. Na zawsze zapamiętam jego twarz, wpatrującą się w kamerę. Ja pierniczę. Przecież to jest tragedia, w sensie, wiesz, jest, to trauma. Jest trauma. Trauma straszna. To jest, wiesz, my oglądamy teraz bajki, ale przeżyć to naprawdę, to jest masakra, nie? Ja sobie zdaję sprawę, to jest przerażające. Widzicie, jak ktoś wam maluje tym graffiti, a potem jak policja przychodzi, dowiadujecie się, że jest na strychu. Ten typ i siedzi sobie za pufą jakąś. Stary, i wypatrzysz na niego, albo jak go wyprowadzają z domu. Straszne jak cholera to jest ogólnie. Jak ktoś ma dom rodzinny, to wie, bardziej czuje to. Bardziej tak czuje, że stary przesrany jest. Przesrany. Jak byłem dzieckiem, uciekałem na ogród, pamiętam, jak coś mnie straszyło. Tak? Na środku ogrodu stanąłem przy lauterszczy, nie jestem tak. Co ty mówisz? I stałem i czekałem, aż rodzice przyjdą po mnie. Nie ma... Czy nie ma szans, tam będę stał. Ja się zastanawiam, stary, skoro jest tyle historii różnych, gdzie się skończyły dobrze, tu jest historii, o których nie wiemy i źle się skończyły. Ej, musimy obejrzeć takie historie, co się źle skończyły, bo też jest zawsze dobrze skończyły. Nagrane właśnie. Bo nie, bo kto miał to opowiedzieć, skoro się źle skończyło, nie? Jakaś rodzina w sumie, bo, ale też pomyślałem, że no, na pewno nie ta osoba, która jest główną bohaterką tego, albo bohaterem. Sorry dziewczyny, że was na pierwszy ogień wrzuciłem. Wiem co, ale to stary, to my musimy na reakcję obejrzeć jakiś horror. Film cały. Może opiniuj się. Da się w ogóle, tak? Copyrighta nam strzelą. Myślisz, tak? Tak, no przecież to jest film taki, wiesz. Ale możemy obejrzeć reakcję na straszne nagrania, gdzie ludzie zobaczyli Pennywise'a naprawdę, wiesz, o co chodzi. Więc zostawcie łapkę w górę i napiszcie, czy byście chcieli taki format. No dobra, widzowie, także do zobaczenia w następnym odcinku. Piszcie swoje historie, pamiętajcie, bo będziemy je czytali. Dłuższe niż krótsze, pamiętajcie. Dłuższe. Rozpisujcie się i... Pół miliona zostawcie na tym kanale. Subskrybujcie, bo się zbliżamy do pół miliona. Na razie do 300 pewnie dobijamy. Oczywiście. Tak ale... jest. Tak więc przechodzimy do gameplaya, a tu jest ze mną Jack. Ej, odznaj się, żegnam się ze swoim pokojem właśnie. Co, rozwalasz Shakes and Fidget? Tak jest, grałem w Shakes and Fidget. Ja tutaj muszę wykonać parę misji, Jack. No. Widzowie też już dołączają do tej gry, mają kod bonusowy. Ty to potężny jesteś, tyle Mr. G EU7. Tak jest, wbijajcie na świat koniecznie. I link w opisie, właśnie, link w opisie. Więc wpadajcie. I graj dla widzów. Tak jest. Zrób coś potężnego. Ej, obstaw całe siano u doktora albo WW700 monet i zobacz, czy wygrasz. Jezu, środek albo lewa, stary. I masz ty miesiąc albo ja. Ja nienawidzę takiego momentu. Ja ci powiem, bo ja zawsze przegrywam w to. Zawsze w to przegrywam. Tak,
masz 1500 monet. Teraz możesz z widzami grać. Powodzenia. Najlepsza gra na świecie. Nie zawodzi nigdy. 1500 monet mamy! Let's go do zbrojowni! Coś trzeba fajnego znaleźć. Nie, dobra, w sumie mamy mocne rzeczy. Ale masakra! Ale emocje, widzowie. Klikamy, dużo siły. Teraz mamy kupę siana do przewalenia. Karczmy, dokarczmy. Kolejne zadanie. Tym razem, słuchajcie, mamy do wyboru. Nagły wypadek sanitarny albo zdobywca podium. Pierwsze zadanie lub drugie. Napiszcie, które wolicie. Macie na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Mam nadzieję, że napisaliście. Ja wybieram tym razem zdobywcę podium. Sportowe wyzwanie. Dobra, od czego by zacząć? Od ciastka poprosimy. Czemu od razu minus tutaj? O, sportowe podium! W końcu, let's go! Gołodupiec, gołodupiec, UFO gołodupiec, nie? Istota pozaziemska, to mi się podoba. Oczywiście, że drewno poprosimy, monet mamy dużo, klep sydry też mamy bardzo dużo. Poprosimy, tak jest, minus 2 i znowu mam nadzieję, że będzie trofeum. Tak jest, trofeum znowu, widzowie. I ciastko, oczywiście poprosimy ciastko. I w tym momencie plus 20 56 heroizmu, widzowie. Chyba to jest mój rekord. Jaki łup, nice. Ile on warty? 58. Sprzedajemy to niestety. Sprzedajemy. Na pewno poprosimy sprzedać. Co tu dostajemy? 15 tysięcy expa, 128 monet i 10 cześć. Nice. Króliś, znowu zły króliś. Nice, i grzybka zdobyliśmy, super. 31 poziom, o to chodzi, widzowie, o to chodzi. Drewno. Znowu drewno, nice. Złoto, 300 monet, co? Znowu drewno. Kamienie. Doświadczenie, drewno. Grzybki, 3 grzybki, znowu złoto, nice. Kanapka jakaś. Złoto, 346 złota, co jest? Słuchajcie, tutaj już ktoś do mnie z jakiejś gildii pisał z zaproszeniem. Nice, może przyjmę, zobaczę. Tutaj tym razem swojej gildii nie stworzyłem, ale może stworzę. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym stworzył swoją gildię i żebyście mogli pisać do mnie w grze. Znaczy, pisać możecie, ale napiszcie, czy chcielibyście, żebyśmy tworzyli znowu razem gildię i atakowali innych. Koniecznie napiszcie w komentarzu. Dobra, wejdźmy jeszcze, słuchajcie, do sali chwały i pokonajmy tutaj jakiegoś dziadka. Znajdźmy kogoś pierwszego, lepszego. 32 poziom, zagłębiak. Zagłębiak 1906. Pyk, atakujemy. 2 złota tylko, 2 złote tylko dajesz. Słabo, słabiutko. No cóż, widzowie, także do zobaczenia w następnym odcinku. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, łapki w górę i oglądajcie kolejne odcinki. Trzymajcie się, hej!